Wybory do Parlamentu Europejskiego coraz bliżej. Pomimo, że PSL w naszym okręgu odpowiednią ilość podpisów poparcia już zebrał, kandydaci nadal wychodzą do ludzi. Jarosław Rzepa, który na liście PSL-u zajmuje drugą pozycję, osobiście zbierał podpisy i rozmawiał z mieszkańcami o ich problemach oraz nastrojach. Z nimi nie spotykam się z jakąkolwiek wrogością. To jest dla mnie bardzo ważne. Rozmawiamy. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiadam na nie. Bo to tak naprawdę pokazuje też, jakie są nastroje wśród społeczeństwa do tych wyborów w ogóle, czy osoby zamierzają pójść. My kończymy tak naprawdę już akcję zbierania podpisów. Już jesteśmy ponad jak gdyby limitem, już od kilku dni już mamy ten limit wykonany. W Wielkiej Brytanii już od wielu lat kandydaci podczas kampanii wyborczej pukają do drzwi mieszkańców swoich okręgów wyborczych, by poznać ich problemy oraz oczekiwania. W Polsce politycy także starają się wychodzić do ludzi i nawiązywać z nimi dialog. Przekazują swoje emocje związane z PSL-em. Ja próbuję też tłumaczyć, jak to tak naprawdę jest, jakie są kulisy niektórych rozmów, niektórych wydarzeń. I natrafiam jak gdyby na zrozumienie, bo często przekaz, jaki do nich dociera, czy to jest za pośrednictwem mediów, no jest jednak w pewnym stopniu jednostronny. Tak? Natomiast ta kuchnia sceny politycznej wygląda czasami trochę inaczej. Jeśli przewodniczący zachodniopomorskiego PSL-u zdobędzie mandat, w Parlamencie Europejskim chce zająć się promowaniem rolnictwa ekologicznego. Kandydat podkreśla także, że jest przeciwnikiem żywności modyfikowanej genetycznie. Że jestem całkowicie przeciwny wprowadzaniu genetycznie modyfikowanych roślin do upraw, bo to, że genetycznie modyfikowaną żywność my spożywamy, to jest niestety faktem od wielu lat. A to głównie za sprawą komponentów paszowych, które są wykorzystywane przy karmieniu zwierząt. Czyli w pewnym stopniu to mięso również jest pod wpływem tych genetycznie modyfikowanych organizmów. W drugich co do wielkości demokratycznych wyborach na świecie 400 milionów ludzi może wybrać 751 posłów i posłanek, którzy rozpoczną swoją pracę w lipcu. Polacy wybiorą 51 europosłów w 13 okręgach wyborczych.